Halo, halo. Cześć, witajcie, jestem Korkus. Oto kolejny odcinek serii Zagrajmy w Gothic Remaster na moim kanale. Już chyba siódmy. Także fajnie nam idzie. I dobra, ostatnio skończyliśmy w obozie na bagnie. Zobaczmy, co tam w dzienniku pisze. Dobrze, nowi wyznawcy dla Bractwa. Tego nie będziemy jeszcze robić. Zastępstwo dla Gorima, tak. Czyli mieliśmy pobić Harlocka. W poprzednim odcinku to zrobiliśmy. No, więc sobie teraz z nim porozmawiamy. Mamy też recepturę, którą musimy oddać w starym obozie. Ale myślę, że w tym odcinku pomyszkujemy po całym obozie na bagnie. Zrobimy wszystkie misje, jakie będzie się dało. I może uda się jeszcze dojść do starego obozu z powrotem, ale zobaczymy. Zapomnijmy o całej sprawie, dobra? Dobrze. Jasne, ja nie jestem pamiętliwy. No i co, masz już ochotę zmienić swojego kolegę? Wiesz co, jesteś jak wrzut na tyłku. Czemu wtykasz nos w nie swoje sprawy? Chciałem tylko zobaczyć cię przy pracy. Dobra, dobra, już idę. Frajer. To się chyba nigdy nie. Chcesz dostać za tego frajera jeszcze raz, gościu? Halo? Nie no, nie będę go bił, bo oni mnie zaatakują pewnie. Dobrze, czekajcie. Z tego co pamiętam, miałem skręta do jakiegoś bala z nowego. Znaczy, się dał mi go jakiś bal z nowego obozu. No i to mamy dać temu gościowi, nie? Gość się upali i da nam jakąś tam przychylność, jakieś tam poparcie. Świetnie. Dobra, do niego i tak się nie można chyba odzywać, ale sprawdźmy. Cześć, jestem tu nowy. No ja też, świetnie się czuję, no. Niech śniący będzie z tobą. Ej. Wszystko w porządku, kolego? Ej, coś nie w sosie jesteś. Dobra, zapal sobie. Proszę, mistrzu. Oto skromny prezent od twojego ucznia. Ej, co? Pop się zjadał. Dzienny. I przeżyje, wiecie, objawienie. Dobra, już? Ej, ja sobie zapiszę za ten czas. Halo? Ja tu być. Halo? A widać był mocny. Przejdziemy tutaj, może ktoś ma imię. O, to sobie z nim porozmawiamy. Strażnik, nie. O, Talas. No Talas, no to co mi masz do powiedzenia? Ej. No nic, okej. Co tam, ziomeczku? Na chwałę śpiącego. Miałem wizję. To było niesamowite. Zobaczyłem, że wkrótce zyskamy nowego brata, który będzie inny niż wszyscy przed nim. To miało coś wspólnego ze mną. W jego ręku lśnił miecz. On sam zaś zbiegał w dół po szerokich stopniach. Tutaj wizja się skończyła. Wyglądał zupełnie jak ty. Kim jesteś? Czego tu szukasz? Jestem tylko skromnym sługą śniącego. Idź do Korkaloma. On się tobą zajmie. No i dobra. Jeden z głowy. Wrócimy sobie tutaj. Ja tam widziałem kuźnię. Może mają coś ciekawego? A przy okazji wpadł poziom. Czekajcie. Co by można było? Ja bym jeszcze dał. Ja bym jeszcze zdychę w siłę wpakował. Piątkę na pewno. Bo może was zaskoczę, może nie. Może się domyślacie, może nie. Kim zamierzam być. Ale tego nie zdradzę. To wyjdzie w praniu. Strażnik świątynny. No hej, nowicjusz. Darion, okej, cześć.
Cześć, jestem tu nowy i chciałbym poznać lepiej wasz obóz. Zatem trafiłeś nie tam, gdzie trzeba. Odkąd strażnicy świątyni rozpoczęli przygotowania do walki, pracujemy dniem i nocą. Nie mam wiele czasu na pogawędki, więc nie zawracaj mi głowy, jeśli nie chcesz niczego kupić. O, jakiś niemiły gość. Dobra, zobaczmy, co tam masz. Chciałbym coś kupić. To świetnie. Oto broń, którą mam aktualnie na składzie. Musisz uważać na to, co mówisz przy okazji. O, czekaj. Twoja broń tak naprawdę mnie w ogóle nie interesuje. Ale interesuje mnie twoja ruda, gościu. Fajnie byłoby tak 200 dobić. Aha, to by ci tu dać. To by ci tu dać. Brzytwy ci damy. Bydła ci damy. Czekajcie, już przesadziłem. Okej. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. No i dobra, elegancko. Czy ma jakąś broń lepszą od tego, co mam? No, nie. Okej. Na razie dziękuję za ten handel. Od razu wiedziałem, że będę... Pójdziemy tutaj. Porozmawiamy sobie ze wszystkimi w tym obozie. Czekaj, ty nowicjusz... O! Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo nakładane ludziom przez magnatów. Myślę, że jesteś raczej poszukiwaczem. Kimś, kto szuka prawdziwej wiary. Czy czujesz, jak ogień trawi twoje ciało podczas snu? Widzę, że powątpiewasz w rzeczy opowiadane ci przez sługusów magnatów. Przecież wiesz, dlaczego nie można im ufać, prawda? To kłamcy. Ich łgarstwa czynią słabych ludzi ślepcami, ale twój duch jest silniejszy niż ich kłamstwa. Czy nie odczuwasz pragnienia wolności każdego dnia? Nie czujesz, jak z każdą godziną pragnienie to staje się silniejsze? Pozwól mu pokierować twoim duchem. Czy wiesz, co robisz, próbując zagłuszyć w sobie ten głos? Wyrzekasz się swojej duszy, wyrzekasz się samego siebie. Nie pozwól, by strach tobą kierował. Uwolnij się! Przejrzyj na oczy! Śniący zbudzi się pewnego dnia, wyzwoli swoich poddanych i strąci niewiernych w najczarniejsze czeluści piekieł. Znikną z tego świata jak nieczystości spłukane przez deszcz. Będą błagać o litość, ale wtedy będzie już dla nich za późno. Wtedy zapłacą cenę. Zapłacą ją własną krwią i własnym życiem. No, to było zajebiste przemówienie. Ciekawe swoją drogą, czy on to czytał z kartki, czy z głowy pamiętał. Ja bym nie zapamiętał. Okej, czekajcie, nic nie mów. Odezwałeś się do mnie. A tą pierwszą zdajmy. Hej, odezwałeś się do mnie. Czy to znaczy, że mogę już z tobą rozmawiać? Widzę, że zaznajomiłeś się już z naszymi zasadami. To dobrze. Wyczuwam w tobie wielką siłę ducha. Wkrótce będziesz gotów, by do nas dołączyć. Przemówiłem do ciebie, bo chcę dać ci szansę udowodnienia swojej lojalności. Okej. W jaki sposób mogę udowodnić swoją lojalność? Przede wszystkim potrzebujemy nowych dusz, które zechcą przyłączyć się do naszej społeczności. Jeśli chcesz mnie przekonać o swojej przydatności dla naszego obozu, przyprowadź mi jeszcze jednego człowieka, który zechce zostać członkiem bractwa. Dlaczego tak desperacko szukacie nowych członków? Śniący przemówił do naszego mistrza, oznajmiając, że ma dla nas niezwykle ważną wiadomość. Ale nie zebrał jeszcze wszystkich sił. Dlatego potrzebuje naszej siły, by nawiązać ostateczny kontakt. Dlatego przygotowujemy się do wielkiego przyzwania. Im więcej ludzi weźmie w nim udział, tym większe będą szanse powodzenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, idź na świątynny dziedziniec, tylko nie przeszkadzaj naszemu mistrzowi w medytacji. No, gdzie mamy szukać nowych członków? My już mamy takie zadanie w dzienniku, więc mniej więcej wiemy, gdzie mamy szukać. Ale no, może nam powie. Gdzie mam szukać nowych członków bractwa? Na początek rozejrzyj się w starym obozie. Wielu z tamtejszych ludzi ma już dość terroru i kłamstw. Potrzebują tylko odrobiny wsparcia. W nowym obozie raczej wiele nie zwojujesz. Mieszkają tam sami barbarzyńcy. A tam opowiadasz. Mi się podobało w nowym obozie.
gdzie mam szukać nowych członków bractwa. Na początek rozejrzyj się w starym obozie. Wielu z tamtejszych ludzi ma już dość terroru i kłamstw. Potrzebują tylko odrobiny wsparcia. W nowym obozie raczej wiele nie zwojujesz. Mieszkają tam sami barbarzyńcy. A, dobra, to już było. Dziękuję ci za tą piękną, jakże pouczającą rozmowę. Za twoją przemowę. Dobra, tutaj sobie podejdziemy, ale z tym gościem chyba nie będę mógł rozmawiać. O, nowicjusz. Cześć. Cześć, jestem tu nowy. No, tak właśnie myślałem. Niech śniący będzie z tobą. Wszystko w porządku, kolego? O, wszystko w porządku, kolego? Zajebiste to jest tekst, nie? W ogóle ten dubbing, no jak można Gothica nie kochać? Ja mam nadzieję, wiecie co, ja mam nadzieję, że ten dubbing po prostu przeniosą do tego remake'u i dołożą nowe kwestie, bo od nowa, no po... Nie, no od nowa może się to nie udać po prostu, nie? Może też nie być takie jak jest, więc no fajnie byłoby, gdyby to przenieśli. O, mam przy sobie ziele, tak. Mam ziele przy sobie. Możemy zawrzeć układ. Dobrze. Zauważyłeś pewnie, że żaden z guru nie chce z tobą rozmawiać? Możesz to zmienić, sprawiając na nich dobre wrażenie. Mogę ci powiedzieć, jak tego dokonać. Nie chciałbym teraz. No to mów. Ej. Jak mogę przekonać do siebie guru? Balkadar wprowadza nowicjuszy w tajniki magii. Jeśli chcesz zwrócić na siebie jego uwagę, posłuż się czarami. Tylko nie potraktuj go od razu uderzeniem wiatru. Uśpij któregoś z jego uczniów albo coś w tym stylu. Baal Namib to ten przy bramie. To jeden z najpotężniejszych ludzi w obozie. Lester będzie mógł ci jakoś pomóc. Porozmawiaj z nim, jak tylko mistrz oddali się na chwilę. Pozostali guru są mniej wymagający. Spróbuj się im jakoś przypodobać, a raz dwa dostaniesz się do bractwa. Dzięki za radę. Ej, w końcu umowa to umowa, nie? No, za dużo mi nie pomogłeś. O, jak mogę opanować magię śniącego? No to jest ciekawe. Powiedz. Jak mogę opanować magię śniącego? Balkadar sprzedaje magiczne runy i zwoje z zaklęciami, ale to dla ciebie niewielka pociecha, bo nie będzie chciał z tobą rozmawiać. Może inny guru będzie mógł ci pomóc. Okej, okay, od niego się więcej nie dowiemy. Czekajcie, Melvin, a mogę jeszcze z tobą coś porozmawiać? Nie. Czekajcie, tutaj z tym nowi wyznawcy dla bractwa. Kopacz Melvin dołączył do bractwa, jego kumpel Dusty został w starym obozie, ale on też zastanawia się nad przejściem do obozu na bagnie. I właśnie tego Dustiego musimy znaleźć dla Bala Tondrala. Okej. Czekajcie, bo ja chciałem sobie iść tam a propos tego zastępstwa. To jest tu. Ale tutaj jest Lester i zapiszemy sobie. Hej, Lester. Ach, miło cię znów widzieć. Co u ciebie słychać? Wyrzekłem się starych bogów. Wyrzekłem się starych bogów. Czyżby? Co cię skłoniło do tak drastycznych kroków? Przeżyłem objawienie. Śniący zwrócił się do mnie. I co powiedział? Powiedział: idź do obozu na bagnie i przyłącz się do bractwa. Jesteś szczęśliwym człowiekiem, nieznajomy. Tylko nieliczni dostąpili takiej nagrody. Nie, ja tylko jakiś głupek by się na to nabrał. O nie. Zostałeś wybrany przez śniącego. Czy twoim życzeniem naprawdę jest dołączyć do nas? Nic nie mów, tak. Wy do mnie nie mówicie, ja do was też nie będę. Co takiego? A, miło, co? A? Mi też nie było miło, jak się do mnie nie odzywaliście. Tak, chcę podążać drogą śniącego. Idź do Korkaloma. Powiedz mu, że przysyłam cię do niego, bo widzę, iż twoja wiara jest szczera. Oczywiście. Najszczersza, szczera, prawda, wiara, cokolwiek tam sobie wkręcisz w łeb. W łepie upalonym i tego się trzymajmy, nie? Ale
Nie, to było tak odegrane. Wyrzekłem się starych bogów. Nie, i tak na cały głos, żeby wszyscy dookoła słyszeli. Fajnie. Oj, dobra, idziemy dalej. Chciałem pogadać z tym gościem. Gdzie on jest? Halo. Lepiej się do tego nie. To jesteś ty? Nie, to ciebie dobiłem. Ty. Rozmawiałem z Gorimem. Oddałeś jednemu z naszych braci nie lada przysługę. Twoja sprawa była słuszna. Dlatego postanowiłem wyznaczyć cię do pewnego szczególnego zadania. Korkalom pilnie potrzebuje do swoich eksperymentów świeżej dostawy bagiennego ziela. Nasi zbieracze pracują dniem i nocą. Idź do nich i przynieś wszystko, co uzbierali do laboratorium alchemicznego Kaloma. Nic nie mów, okej. To nie tak miało być. Halo? O, jesteś, a będziesz chciał ze mną gadać? Siema, okej. No i? Wreszcie ktoś cię zluzował? Tak, nareszcie mogę się porządnie wyspać. Dzięki, stary. Nie ma za co. Dobra, więcej z sobą nie pogadamy. A więc sobie stąd pójdziemy. On coś mówił o zbieraczach, tak? Ale ja bym się chciał przespać, bo jest 17.40. Zaraz będzie ciemno. Aha, już się sapią. Okej. Okay. To jest. Wyjdę. No. I wejdę. No co jest? To tutaj. Wynoś okay. się stąd, zanim wezwę strażnik. Bezimienny, wiecie, nie jest taki lec. On na ziemi nie będzie spał. Czego tu szukałeś? Cwaniaczek, okej. Co ty wyprawiasz? Spadaj, bo dostaniesz kopa na głowę. Tu jest ktoś. Czekajcie, zrobimy taki lepszy save. Tutaj. Okej. Bal Netback. No dobra, pogadamy sobie. Kim jesteś? Jestem guru z obozu na bagnie. Moi słudzy mówią na mnie Bal Netback. Słudzy? Nie widzę tu żadnej służby. O, ależ oni są wszędzie. Spójrz na drzewa, jak one tańczą. Rozumiem. Cóż, chyba pójdę już dalej. Zaczekaj, mógłbyś pomóc mi przekształcić to bagno w ogromną łąkę pełną kwiatów. Może zaczniesz beze mnie. Wrócę niedługo. Ten człowiek raczej mi nie pomoże. Widzę, że dobry kwas wleciał. Moi słudzy. Wszystkie drzewa. Dobra, fajnie. Fajnie, no tutaj się chłopaki fajnie bawią. Ten obóz jest naprawdę ciekawy. Wiecie, żadnych trosk, tylko zioło, zioło i zioło. Fajnie. Ale nie. My jesteśmy poważnym bezimiennym. Palić nie będziemy w dużych ilościach. Dobra, gościu, robimy zadanie, bo nie ma czasu. Przysyła mnie Bal Orun. Mam dostarczyć do obozu zebrane przez was ziele. Świetnie. Nie będę musiał sam tego dźwigać. Nie zapomnij zajrzeć do Virana po drugiej stronie bagna, jeśli jeszcze cię tam nie było. W przeciwnym razie dostawa będzie zbyt mała i ktoś mógłby pomyśleć, że sprzedałeś część towaru komuś innemu. A się pan śmieje. Komu miałbym to sprzedać? No ciekawe. Komu niby miałbym sprzedać to ziele? O, podsunąłem ci niezły pomysł, co? Oczywiście. Nie, powiedz mi komu. Widzę, że coś knujesz. Posłuchaj, jeśli ten towar nie dotrze do Korkaloma, obydwaj wpadniemy w nie lada kłopoty. Nie wpadniemy, nikt się nie dowie. No, dawaj, dawaj. Gdybyś kogoś znał, moglibyśmy podzielić się po połowie. Cóż, znam pewnego człowieka w nowym obozie. Pewnie zainteresowałoby go nasze ziele. Ale gdyby guru złapali cię na gorącym uczynku, rzuciliby cię na pożarcie wężom. Ja o niczym nie wiem, jasne? Oczywiście. Milczę jak grób. Dobra, kto będzie odbiorcą w nowym obozie? Myślisz, że podam ci imię, a ty ulotnisz się z całym towarem? Tak łatwo ci nie pójdzie.
Chcę 50 bryłek rudy zaliczki. Wtedy pogadamy. Dużo chcesz. Ale dobra, no dowiedzmy się, kto jest tym paserem. To uczciwa cena, proszę bardzo. Dobra, słuchaj. Facet nazywa się Cyfer. Znajdziesz go pewnie w karczmie na jeziorze. Bądź ostrożny i nie daj się zrobić w konia. Nie przeszkadzaj sobie w pracy. A myślisz, że co ja robię? Grzebię sobie w jajach? ty. Jajca żółty. Dobra, Cyfera my znamy. Cyfer, jakkolwiek on się tam nazywa. No i dobra. Do nowego obozu nie jest po drodze teraz. Także do nowego obozu na pewno zawitamy później. W następnym odcinku myślę, że się uda. Tam mamy jeszcze jedno zadanie do zrobienia. Chciałbym je zaliczyć jeszcze w pierwszym rozdziale. Dobra, szukamy tych gości z zielem. Ej kochanie, co tam? Moja żona właśnie nagrywa mnie na telefonie, jak gadam sam ze sobą. O, okej. A masz. Chodź, no chodź. Będzie co wspominać na starość, oglądając te materiały. No i dobra, tutaj, o tam oni są. A tutaj są krwiopijcy. Czekajcie, ja sobie zapiszę, bo raz, że mam mało życia, dwa, że oni coś są zbugowani. No. Jeszcze zginę za chwilę, nie? Gin. O, ho. No nie wierzę, słuchajcie, no nie wierzę. A, no to było bliskie. Trzeba coś zjeść. Winogron nie możemy tknąć. Chleba nie możemy tknąć. Czekajcie, to w ogóle musi jeszcze temu gościowi miałem zanieść. Z tego co pamiętam, to jeszcze chyba sera mi brakuje. Piwo jest. Ryżówka jest. Jabłka powinny być. Są? Nie widzę. Są. Takie ładne jabłuszka. Jagody. No jest tutaj praktycznie wszystko. Tylko nie mamy sera i nie wiem skąd go wziąć tak naprawdę. W starym obozie postaram się okraść skrzynki. No nie wiem, może tam będą, mam nadzieję, że będą miał. Dobrze, tu sobie pozbieramy to, co mamy sobie pozbierać. Poczekajcie chwilę, dzwoni mi telefon, muszę odebrać, zaraz do was wracam. Dobra, jestem tam, gdzie skończyliśmy. Nowicjusz, Wiran. No hej. Czym się zajmujecie? Zbieramy bagienne ziele, które zostanie przetworzone przez naszych braci tak, by można było je palić. Praca na bagnach jest bardzo niebezpieczna, ale ziele rośnie wyłącznie tutaj. Oczywiście ma to również pewne zalety. Jakie? Pozostałe obozy nie mają do niego dostępu. Jesteśmy jedynym osiedlem w całej kolonii, które może zbierać ziele. Możemy je sprzedawać do pozostałych obozów i to za każdą cenę, jakiej zażądamy. Aj, cwaniaczki, no dobra. Mam zabrać wszystko, co wam się udało zebrać. Tak, dawaj. Z polecenia Bala Oruna. Mam wziąć wszystko, co udało się wam zebrać do Korkaloma. I co, myślisz, że to takie łatwe? Każdy mógłby się tutaj zjawić, mówiąc, przysyła mnie Bal Orun. I co wtedy? Mam wydać całe ziele byle w łuczędze? No tak, przecież tak było. Jeśli mi nie wierzysz, sam go o to zapytaj. Mam lepszy pomysł. Jeśli chcesz nas przekonać, że jesteś tym, za kogo się podajesz, wyświadczysz nam drobną przysługę. No, jasne.
jakby to mogło być prostsze, nie? Co mam zrobić? To tylko drobiazg. Praca na bagnach nie należy do najbezpieczniejszych. No i roi się tu od tych przeklętych krwiopijców. Gdyby ich tutaj nie było, nasza praca stałaby się o wiele bardziej znośna. Kapujesz? Nie, nie kapuję. Nie widzę już żadnych krwiopijców w pobliżu. Przecież widać kilka z nich w odległości nie większej niż 20 kroków. Tak łatwo się nie wywiniesz. Dobra. Gdzie ich widać? Ja ich nie widzę. Czekaj. Gdzie jeszcze są jakieś krwiopijce? Tam jest wąż błotny, z którym nie chcemy walczyć. Gdzie te krwiopijce są? Halo? No, tutaj jest jakaś. Nie wiem, mam nadzieję, że o to chodzi. Zbieramy sobie, co tutaj jest. Może wybijemy te wszystkie krwiopijce. No chodź tu. Chodź. No chodź. Dobra. Czyli tak. Tutaj jest ten wąż. Tam są jakieś krwiopijce. Czyli może to jeszcze o nie chodzić. No ale też tutaj już nic nie ma. Chyba, że tam jest jeszcze jakaś. Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że ten wąż mnie nie zaatakuje, bo nie damy mu rady. Na pewno. O, tu są następne węże. Cip. Taś. Ale ich tu jest. Tak. No chodź. No i tak naprawdę tam została jeszcze ta jedna. Zapiszemy sobie grę na jakimś takim większym save'ie. Tylko jak ją tutaj zwabić, żeby tego węża nie... O, właśnie tego węża. Tutaj, o, tutaj jeszcze jakieś są. O, chodźcie, no. O, chodź. Okej. Coś byśmy zjedli. A, sodowe mięso, okej. Mam nadzieję, że w tym remake'u dodadzą opcję, wiecie, smażenia dużych ilości. Tak jak na przykład jest to w chyba trzeciej części, że można większą ilość usmażyć. Dobra, jakoś muszę tą krwiopicę wybawić. Szkoda, że nie mam łuku. No i chodź. Nie. Czemu ona jest tu, jak była przed chwilą tam? O, chodź. Gdzie ty jesteś? No chodź. No chodź. Aha. Okej, muszę wyjść. Okej. Dobra, myślę, że to powinno wystarczyć. Zobaczymy, co mi powie ten koleś. No przydałoby mi się jeszcze jakiś łuk założyć do skanowania chociażby okolicy. Myślę, że będę mógł sobie na to pozwolić w najbliższym tam jednym czy dwóch levelach. Ale dobra, czekaj, pogadamy z nim. Nie widzę już żadnych krwiopijców w pobliżu. Przecież widać tak ładnie. Gdzie one są? No ja nie widzę. Tu jest jeszcze jakaś.
Czekajcie, zróbmy tak. Dobra, wygrałeś! No ja wiem. Obsrałeś majty, co? Gdzie ta krwiopijca? On widzi, ja nie widzę. Jest problem, nie? No i tutaj jest wąż błotny. Tutaj nie ma nic. Chyba, że się jakaś tutaj jeszcze zapodziała jedna. No nie ma tutaj nic. Oprócz tego, że bariera mnie zaraz spali. Spokojnie. Wygrałeś. Ja wiem. Czekaj. Dobra, wygrałeś. Gdzie te krwiopijce są? To jest. Aha. A tutaj jeszcze jakaś jest. Skąd ty się tu wzięłaś? No chodź. Chodź. No. Coś jest nie tak. Okej. No nie, no teraz to już musi to być. Choćby nie wiem co. No, sprawdzimy, no. Zapiszę sobie quick save. No i co, gościu? Nie widzę już żadnych krwiopijców w pobliżu. Żadnego robala w polu widzenia. Odwaliłeś kawał solidnej roboty. Cóż, albo jesteś po naszej stronie, albo jesteś skończonym idiotą. Nikt inny nie podjąłby się takiego zadania. Ale skończony idiota nie próbowałby mnie wykiwać, co nie? Masz to wszystko, co udało nam się zebrać. Zanieś to do Kor Kaloma. Jakby zaczął narzekać, że to za mało, możesz mu powiedzieć, żeby sam ruszył tutaj swój zadek i przekonał się, jak ciężko musimy harować. No, na pewno mam mu tak powiedzieć, paniaczku. Dobra. Idziemy to zanieść do Kor Kaloma. Trzeba szybko zadania porobić, bo mało czasu, dużo roboty. Odcinki, powiem wam szczerze, szybciutko mijają. O, on ma imię. Zobaczymy. Siema. Co tu robisz? Pilnuję, żeby błotne węże nie podpływały zbyt blisko obozu. Na twoim miejscu trzymałbym się od nich z dala. W walce z takim potworem nie masz najmniejszych szans. A teraz idź już sobie. Muszę mieć oczy szeroko otwarte. Okej, no miły gościu. Dziękuję. Następne drzewo. Niewidzialne drzewo. O, nie. Przejdziemy sobie naokoło w takim razie. Czy ja tutaj wyjdę? No wyjdę, okej. Okay. Elegancko. Nie, ale ładnie te mody wyglądają, nie? Naprawdę ta roślinność, wszystko jest ładne, piękne. Czasem te tekstury tutaj tych drzew blokują. Taka niewidzialna ściana się stworzyła. Ale myślę, że to nie jest jakiś tam problem duży. Można to po prostu obejść, nic się nie dzieje, a gra naprawdę ładnie wygląda. Okej, siema, kim ty jesteś? Cześć. Jak mogę zdobyć recepturę Kaloma? Nie możesz. Wszystkie receptury przechowywane są w zamkniętej skrzyni. Okej, my już ją mamy. Cześć, jestem tu nowy. Ja jestem Kane, uczeń Kor Kaloma. Zapewne już o nim słyszałeś, co? O kim? Tak. Zatem wiesz już, że to jest najważniejszy człowiek w tym obozie. Zaraz pojaśnię oświeconym Iberionie. Chciałbym, że będą kłopoty. Chciałbym być
Okej, dobra, a czym ty się zajmujesz? Opowiedz o sobie i lecimy dalej. A ty czym się zajmujesz? Pomagam mojemu mistrzowi w pracach nad jego magicznymi wywarami. Głównie z ziela bagiennego i wydzieliny pełzaczy. Swoją drogą mój mistrz pilnie potrzebuje tej wydzieliny. No dobra. A co możesz mi powiedzieć o swoim mistrzu? No powiedz. Co możesz mi jeszcze powiedzieć o swoim mistrzu? Jest inny niż pozostali guru. Każdy może się do niego odezwać, ale nikomu nie wolno marnować jego cennego czasu. Dobra, fajnie. Gdzie mogę zdobyć tę wydzielinę pełzaczy? Stara kopalnia aż roi się od pełzaczy, ale trzeba umieć pozyskać ich wydzielinę. Jeśli poważnie myślisz o walce z pełzaczami, porozmawiaj z którymś ze strażników trudniących się polowaniem na nie, na przykład z Gornadrakiem. On każdego dnia wyrusza z naszego obozu do starej kopalni. O świcie znajdziesz go w pobliżu laboratorium. Dobra, my już z nim rozmawialiśmy, już mamy tą umiejętność. O, dobra, cześć Korkolo. Mam dla ciebie... ziele. Proszę codzienną porcję ziela. To ma być wszystko? Masz mi przynieść przynajmniej 100 sztuk. No przecież... to jest. No mam 108 sztuk. To jest. Halo. Ludzie zawsze gadają. Czego? Przynoszę codzienną porcję ziela. Daj mi to. A teraz zejdź mi z oczu. No i dobra, coś się zbugowało. Żadna nowość. Każdy fan Gothica wie, że bez bugów nie ma życia. Kto nie zagrał zbugowanego Gothica, ten nie wie, co to życie. Czekajcie, my się musimy wrócić do tego bala. Kiedy nam zlecił to zadanie. Jak on się nazywał? Nie, to nie ty. Zakończone. Bal Orun. Aha, dobra, to ten. To ten tam. W tamtym miejscu. O, dokładnie tam. Czy da się tutaj jakoś przejść szybciej? Nigdy nie próbowałem. Powinno się dać. Okej. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Czekajcie, ci ubijacze są tutaj. No dobra. Parkour Yamakasi. I tutaj jest gość. Siemasz. Zapiszemy sobie. Obroniłeś naszych zbieraczy. Nie tylko udowodniłeś, że jesteś po naszej stronie. Pokazałeś również, że jesteś godnym sługą śniącego. Myślę, że jesteś godzien nosić szatę nowicjusza. No oczywiście, jestem godzien wszystkiego. Jak przebiega produkcja ziela? No? Jak przebiega produkcja ziela? Wytężamy wszystkie siły, żeby nadążyć z produkcją. W końcu musimy zadbać o własne potrzeby i jeszcze wymieniać część towaru z innymi obozami. Ale nasi nowicjusze chętnie ponoszą tę ofiarę ku większej chwale śniącego. Jasne. Dobra, takie ściemy to nie dla mnie. Zaniosłem ziele Kor Kalamowi. Dobrze się spisałeś. Mam dla ciebie drobną nagrodę za twoje trudy. Proszę, weź to. To magiczne zaklęcie snu. Możesz go użyć tylko jeden raz. Ale jestem pewien, że kiedyś ci się przyda. No właśnie... Już mi się przyda. Bardzo dobrze, że mi to dałeś. Czekajcie, tutaj wejdziemy w górę, tam sobie zejdziemy w dół, będzie szybciej. I w sumie, to za chwilę możemy iść do starego obozu. Czy tu jest jakaś drabina? Tutaj jedna była, tutaj okej. Tak długo, to się chyba nigdy nie skończy. W tej historii musi być jednak ziarno. Ludzie zawsze gadają. Tutaj? Jeśli myślisz, że... Zapiszemy sobie. Mam już dość tej paplaniny. Mam już dość. I... gdzie jest sen? Tu jest sen pod piąteczką. No i co, gościu? Żadnej magii!
Co ty wyprawiasz? Próbuję medytować z moimi uczniami. Kto cię nauczył wykorzystywać magiczne moce śniącego? Nikt. To było całkiem proste. Wyglądasz mi na pojętnego ucznia. Będę twoim mistrzem. No i dobra. Możemy z nim rozmawiać. Świetnie. Krwiopijcy. Tak, tą księgę bym chciał. Co ty jeszcze masz? Uzdrowienie, ale to nie. Milion monet. To nie w tym momencie. Ale tą księgę chcę. Nawet ją muszę mieć. Nie. Tu jest do sprzedania. Czekajcie, żeby uzbierać 150 golda. Amfora. Myślę, że mogę to sprzedać. I to też mogę sprzedać. Dobra. Masz jakieś bryłki do tego gościu? Nie masz. To niedobrze. No nic. Pochodnie mu sprzedamy. Przeczytamy sobie tą książkę. Krwiopijcy. O krwiopijcach. Ale w miejscu, gdzie grunt jest podmokły, a powietrze wilgotne, krwiopijcy zbierają się stadami, zwabione zapachem potu żywych istot. Swoimi żądłami uśmiercają ofiary i ucztują na ich krew. Cokolwiek to znaczy. Myśliwi z bagien nauczyli się pozyskiwać żądła tych drapieżników. W tym celu nacinają wnętrzności krwiopijców i usuwają ostrożnie żądło wraz z otaczającą je tkanką. Następnie zeskrobują niejadalne mięso. Okej. Okay. Czyli teraz jeszcze będziemy mieli żądło. Dobra, myślę, że możemy sobie skoczyć do starego obozu. Mam nadzieję, że przebiegnie to bez jakichkolwiek problemów. I może coś zabijemy po drodze, jakiś tam expik by wpadł. Fajnie by było. Czy tak wiecie, też planuję jeden odcinek, taki full exp. Przydałoby się wyczyścić ile się da. Ale nie wiem, czy mi się to... No w tym odcinku już na pewno nie, za niedługo go będziemy kończyć. Więc pewnie w następnym, albo w następnym. Ale w którymś na pewno pójdziemy expić do lasu. A masz. Tyk. No i dobra, to było łatwe. Łatwe 200 expa. Czy tutaj coś jest? Pewnie nie, jak zwykle. Piekielnik. Tam coś leży jeszcze, ale co tutaj jest? No, pałka, pochodnia i napój. Okej, okay, czyli nic ciekawego. Dobra, lecimy do starego obozu. O, tutaj są jeszcze krwiopijcy. I ptaszki. Elegancko. Chodź. Cip. Nie. To jest mój ex. Halo. O nie. No chodź. Gdzie on poszedł? Ej. No to nie. Gościu, no chodź. Z łuku bym cię uszczelił, nie? Aj, dobra. Może przyjdzie za chwilę, to się nim zajmiemy. Zapiszę sobie, jakbym je chciał zaatakować od pleców. Okej, okay, udało mu się wyjść. Chodź. Przydałoby się coś zjeść. Czekajcie. Z2 takie, Z3. Myślę, że spiknie. I dobra, idziemy dalej. Tak, tutaj już nic nie ma. Oprócz tego, że jest niewidzialna ściana.
O, jeszcze dwa jaszczury. No też fajnie. Dwa, trzy. Cholera. O, i poziom. No chodź. Tutaj na każdego zwierza trzeba mieć taktykę. I myślę, że pogadając chwilę nauczycie się, jak to robić. To nie jest trudne. Wystarczy powalczyć parę razy z każdym typem potworów. Większość atakuje tak samo. Odskok, wiecie, atakują, odskok, atak i tak aż zginienie. Tak naprawdę nawet na, myślę, że pierwszym poziomie, nie, na pierwszym nie, ale na drugim, trzecim poziomie już myślę, że już cieniostwora można byłoby tym sposobem pokonać. No wiadomo, trzeba jakiś tam refleks mieć, ale jest to wykonalne. O, ptaszki tutaj są. I strażnicy świątyni. Świetnie. Chodźcie, ptaszki, jeszcze was zabiję. Wilków już nie będę tykał. Ops. Albo i będę. Skoro tu idziesz? No chodź. Na szczęście to nie są te overpower wilki z Gothica 3. Da się je łatwo pokonać. Ale dobra. My już jesteśmy blisko starego obozu. Pogadamy, z kim mamy pogadać. I pewnie skończymy ten odcinek. Bo już trwa parę minut. Parę dziesiąt minut w sumie. Nie, ale w sumie patrzcie się. Patrzcie na tą wodę, jak to wygląda wszystko, nie? Naprawdę te mody są ładne. Taki remaster z krwi i kości, jeśli o to chodzi. I naprawdę nie mogę się napatrzeć na to, jak to wygląda. Dajcie znać, co myślicie. O, piękna muzyczka, jak zwykle w starym obozie. Świetnie. O, czekajcie, tylko gdzie był ten gościu? Nie powiem, co mówisz przy obcy. Nie chciałbym być teraz. Musisz uważać, mam już dosyć. Balparwes, czekajcie, on ma coś do powiedzenia? Chyba nie. O, tutaj jest Fisk. Siema, Fisk. Czy mi chcesz coś powiedzieć? Zawsze to. No nie. Pokaż mi. Ja też w sumie nie mam co sprzedać, więc go zostawimy w spokoju. Siema, Dusty. To tam, idziemy do obozu na bagnie? Cześć, jestem tu nowy. Jak leci? Zejdź mi z oczu. Harowałem pod ziemią przez ostatnie dwa tygodnie. I za co? Parę nędznych bryłek rudy. Nic ponadto. Większość z tego musiałem wydać na żywność. Rozmawiałem niedawno z Baal Parwezem. Opowiedział mi wiele ciekawych rzeczy o obozie sekty. Podobno jest tam o wiele lepiej. Przynajmniej nie trzeba harować na tych darmozjadów Gomeza. O, daj ci, jak ci się tutaj nie podoba, nie? Nie podoba ci się tutaj? To dlaczego po prostu nie odejdziesz? Bo nie wiem, co mnie tam czeka. Miałem tutaj kumpla. Nazywał się Melvin. Poszedł do obozu na bagnie jakiś tydzień temu. Ale od tej pory nie mam od niego żadnych wieści. Dopóki się do mnie nie odezwie, wolę się stąd nie ruszać. Byłem w obozie sekty i rozmawiałem z Melvinem. Naprawdę? I co ci powiedział? Najwyraźniej przedkłada życie w bractwie nad ciągłe zatargi ze strażnikami. No nie, ten stary cap wyleguje się podczas gdy ja muszę tu tyrać jak wół. Już ja mu pokażę, ale nie uda mi się opuścić tego obozu. Dlaczego nie? Strażnicy dowiedzieli się, że zamierzam stąd odejść. Chyba za dużo o tym gadałem. Potrzebuję przynajmniej 100 bryłek rudy, żeby ich przekupić. A gdybym tak dał ci te 100 bryłek? Zrobiłbyś to? Ale dlaczego? Cóż, powiedzmy, że nie tylko ty wolisz życie w bractwie od starego obozu. To znaczy, że chcesz pójść ze mną? Oczywiście.
To znaczy, że odprowadzę cię do obozu bractwa. To wspaniale! Jestem gotowy do drogi. Możemy ruszać w każdej chwili. Ale nie zapominaj, potrzebujemy 100 bryłek rudy dla strażników. No dobrze, damy. Dobrze, będziemy kończyć ten odcinek. Dziękuję wam za to, że byliście, że oglądaliście. Trzymajcie się, cześć.